Siemanko, witam was bardzo serdecznie na nowym kanale, w pierwszym odcinku na kanale Dempej Plus. Chciałbym was bardzo serdecznie przywitać. Zostawcie widzowie tutaj like oraz subskrypcję, żeby było nas jak najwięcej. I teraz widzowie, napiszcie w komentarzu wszyscy, ile macie puchalków. Jestem bardzo ciekawy, czy są tu jacyś proplayerzy, czy średniacy, oczywiście nie obrażając nikogo, bo sam jestem średniakiem. W ogóle ja tak mówię cały czas, a wy pewnie się zastanawiacie, co to jest za kasztan, nie? Czy to jest jakiś widz? A tym kasztanem jest... Delfinka, siemanko. Zaczynamy na kanale taką serię od zera do proplayera. Zobaczymy, gdzie uda nam się zajść jak najwyżej z puchalkami. No i tutaj płynnie przechodzimy do przeglądu konta, czyli moje i Delfinki. Tutaj widzicie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o Tika, bardzo dużo nim gram, bardzo go lubię. I na nim udało mi się uzyskać chyba top 50. Tutaj będziecie mieli zdjęcie, także całkiem fajnie. No a jeżeli chodzi o resztę postaci, to tutaj macie całość pokazane. Także no tutaj nic specjalnego. Mam 46 zadymiarzy, także no nie jest jakiś to tam pewnie super wynik. I oczywiście jest to konto, z którego nie będziemy korzystać, bo zaczynamy od zupełnie nowego konta. Także tutaj zrobimy sobie ostatnią taką pamiątkową gierkę, żeby była na kanale. No i przechodzimy już totalnie na zupełnie nowe konto. Ja razem z Delfinką. Ja ogarniam tylko Tika, nie? I Jessie. No to są takie, wiecie, postaci. Bo my gramy tak bardziej for fun. Wcześniej graliśmy. Dlatego nie znamy dobrze tych postaci. I ja na przykład na Broka mówię rakieciarz. I teraz Delfinka na przykład niech powie, jak mówi na Dynamike'a. Słuchajcie, Dynamike to jest po prostu moja zmora. To jest najgorsza postać, jaka istnieje w tej grze, według mnie. Jeśli jest Dynamike w przeciwnej drużynie, to jest 100% prawdopodobieństwo, że ja pierwsza zginę od jego bomby, więc ja po prostu go nie cierpię i nazywam go dziad. To jest taki dla mnie stary dziad z bombami. Po prostu dziad. To nie jest Dynamike. A jeżeli chodzi o Leona, to jak na niego mówisz? Leon to jest lizak. No na przykład El Primo, to my mamy swoją nazwę, no to jest Pudzian. Pike, to jest na przykład Tusiasz. No, także widzowie, z nami po prostu nauczycie się nowych nazw. Być może od razu wprowadzę, wiecie, te nazwy. Zamiast na przykład Dynamike, no to będzie dziad, nie? Fajne by było, w sumie ciekawe. No, także zaczynamy ostatnią gierkę, taką historyczną, żeby też wam pokazać, jak to wygląda. Nie możemy się skupić, słuchajcie, na razie, na gadaniu, bo jest bardzo ciężko. Uważaj, bo tam wjeżdża w ciebie. Nie, no, nie, we mnie nie. Także, no, ciężko się tak skupić na początek, bo jednak z Robloxem jest troszeczkę inaczej. O, patrzcie, patrzcie, co się no. dzieje, patrzcie. No właśnie, zmora, to? Zmora. Ja mówiłam. Zmora przyszła. No, Delfinka jak ma Dynamike'a, to zawsze, nie? Tyle akcji śmiesznych jest. Także ogólnie w tej serii i ogólnie jakby w całym Brawl Starsie, jak będziemy nagrywać, to myślę, że Delfinka będzie dobry content robiła, nie? Bo to, co ona czasami odwala, to jest hit. Zwłaszcza, że ja często gram na automatycznym, ale obiecuję, że dla was będę się starała celować. No tak, to prawda. I na przykład na Dynamike'u, nie, wiecie, wystarczy troszeczkę do przodu, kto się goni, rzucić tą bombę. Nie, Delfinka sobie na automatycznym za plecem rzuca, tak, on tak. ją goni. No, także śmiesznie jest generalnie, giera z nią to jest zawsze jakieś ciekawe wydarzenia. No i tak jak mówię, no ciężko się skupić, troszeczkę już lepiej, bo powiem wam, że próbowałem sobie wcześniej już komentować, ale zresztą sami spróbujcie komentować grę, ale tak sensownie, wiecie, i jeszcze... I jeszcze grać, nie? Się skupić, to nie jest aż takie łatwe. No i co, gierka chyba wydaje się spoko, także myślę, że nie będzie siary, jak ją zostawimy na kanale jako taka, wiecie, pamiątka. Bo chyba wygramy, chyba. Tak, dobra, mamy to. Łatwo. Dobra i widzowie, mamy to. Zobaczcie, przyłączyliśmy się na drugie konto, jest to historyczny moment. Także co, myślę, że możemy zacząć. Dawaj, Delfinka, dwie Shelly. Zagrałem sobie jedną mapkę, słuchajcie, niestety przegrałem, ale zobaczcie, Delfinka teraz odblokowała już kolejną postać, żebyśmy mogli razem zagrać, żeby tak, wiecie, ciekawiej było na odcinku. No i ja tutaj sobie oczywiście ulepszam Shelly. Ogólnie powiem wam, że Shelly nie lubię za bardzo grać, no ale spoko, dobra, trzeci poziom mocy, także co, Delfinka, jesteś gotowa? Tak, jestem. Dobra, także zaczynamy. Delfinka, pokażesz jakąś klasę tutaj? Ja nie lubię Shelly, słuchajcie, nie wiem, jakoś dawno nie grałem, ja lubię Tika. Ja nie lubię Nity. Nity? Nie, Nita, nie. Ja już wolę Nitę, ci powiem. Nie, ja wolę Shelly. Nie, może jakbym chwilę pograł, to lepiej było. Dobra, na razie spoko jest. Ej, ten poko nas tu robi. Spoko, nie, poko. Od ciebie prawie, dobra, udało się. Okej, chodź tutaj, co? Chodź tu. Czy się dojeżdżają? Idę. Dawaj, dawaj. Ej, dojeżdżają mnie. Ale ją odepchnąłem. No i udało się. Dobra, mamy to. No i pięknie, dobra, wygramy. Dobra, łatwo. No ale to, no, ale to ze mną grałeś, dlatego. A, okej, okay, no tak, wszystko jasne. O, proszę, mamy nową skórkę odblokowaną. Masz już to? Tak, ja już to mam. Dobra, no to spoko, to fajnie. Odblokowujemy. Ogólnie powiem wam, że fajnie się gra tak od nowego konta, nie? No, ciągle tak coś od nowego. Zera, no. No, a tak to cały czas trzeba czekać, aż się coś odblokuje, a tutaj co chwilę coś nowego, nie? Cały czas jakieś bodźce do was wpadają, także to jest fajne. No i dobra, i mamy Nitę, słuchajcie, także bierzemy ją, to weź się zamień, ja chcę teraz być Nitą. Dobra. I teraz będziemy mieli do odblokowania El Primo, no dobra. El Primo też to bardzo nie lubię grać. Ja też nie.
I w ogóle teraz bardzo rzadko ktoś gra, nie? El Primo. No. Zobaczmy, ile musimy mieć pucharków, żeby odblokować te kolejne tryby. 100, 200, 300. 300 najwięcej. No dobra, no trzeba uzbierać. Dobra, co my tu mamy? El Primo. Fajny skin taki, taka maska. Dobra, no to idziemy. Delfinka, pokaż klasę znowu, żebyś tutaj nam ładnie wygrała meczyk. No tak, tak, oczywiście. Zrozumiałem twój przekaz. Dobra, dobra. Już nas dojeżdżają. Pomóż, 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 Delfinka. Dobra, udało się. Ale widzicie, jak on słabo gra na takich pucharkach? Ja nie wiem, o co chodzi. A to jest jakiś, no właśnie, fenomen. Bo ja na wyższych pucharkach myślę, że lepiej gram, a tutaj jakoś, nie wiem, tragedia jest. Naprawdę. Jakąś taką padaczkę straszną gram. Dobra, chodź tu. No i pięknie. Nie no, Delfinka, powiem ci, że grasz naprawdę mocno na takich... No, dziwne, że gram naprawdę mocno, jak to są boty. Nie no, myślę, że trochę ludzi tu jest. Nie, to są boty. Nie, ja myślę, że... Widzowie, napiszcie. Mi się wydaje, że ludzie też się trafiają. No przecież ktoś też ma takie pucharki, tak? To nie jest, że tylko ty masz takie pucharki. Tylko ja mogę takie mieć. Nie. No dobra, no to jest bardzo łatwo, widzowie. Na razie. Ale jest easy. Jak to? To są boty. Tam niektórzy się nazywają tak jak postacie. Był Barley chyba, który nazywał się El Primo. Dobra, mam odblokowaną zadymę. Pięknie. No naprawdę tak fajnie się gra, słuchajcie. Co chwilę coś nowego, cały czas coś pada. To jest tak jak poznawanie tej gry na nowo po prostu. No, fajne to jest, mega takie ciekawe. Dobra, chodź, zadymę zagramy, zobaczymy jak będzie w ogóle. Właśnie tego jestem ciekawy. Bo my na zadymie w ogóle bardzo słabo gramy. I jesteśmy ciekawi, jak to pójdzie, nie? Bo tutaj, co tu są za postaci? Okej, okay, no i... O nie, Jesse. Ej, na razie łatwo idzie. W ogóle właśnie, Delfinka, powiem wam, że jak gra na bólu, no to wymiata, nie? Ona jest bardzo ofensywna. Teraz też, widzicie? Najczęściej no, zdobywa bramki. No tak, ale ja tam mam hiperdoładowanie na tamtym starym koncie. Miałam to dlatego taka. Ale byłam pewna ma, siebie. To też nie ma jakiegoś, wiesz, aż takiego... O, patrz, ale... No dobra, to chyba boty są. No ale bardzo ofensywnie grasz, nie? Bo ja jestem taki defensywny. Ja lubię właśnie bronić tak, bardziej. Tak, tak. Jak mam podejść do przodu, to nie jestem taki pewny siebie. A ty to jesteś taka, że wchodzisz tam... Normalnie ciśnie. Takim trzeba być. Ja jestem defensywnym bardziej. Ja sobie lepsze szali, słuchajcie, bo Delfinka będzie grała teraz Jessie, czy kim? Pudzianem El Primo. Pudzianem El Primo, dobra, no to gramy, okej. Okay. Jak macie jakieś sposoby, widzowie, na przykład jak szybko wbijać pucharki, to też piszcie, nie? Będziemy korzystać, bo wiadomo, my nie jesteśmy jakimiś kozakami. To, że ja tam miałem na przykład na Tiku wysokie jakieś takie pucharki, to wiecie, no nie oznacza, że ktoś jest dobrym graczem, no, nie? Po prostu sobie graliśmy w wolnej chwili. No, i to takie ostatnie ile? 3 miesiące? No, zagraliśmy? Tak. No, a wcześniej to w ogóle, nie wiem, z 2-3 lata w ogóle nie graliśmy, totalnie nic. No. Kiedyś tylko grałem, tak wiecie, żeby sobie pograć też. Nie było jakoś pod nagrywki, także no, tak to wygląda. Więc nie jesteśmy jakimiś kozakami. Zwłaszcza, że ja często chciałam grać na mniejszych pucharkach. Wybierałam te mniejsze pucharki na postaciach, bo nie lubię grać na tych wielkich, bo tam są sami spoceńca. No, to prawda. Delfinka jak tam gra, to się strasznie irytuje. No, ale wiesz, tego wymaga ta gra, tak? No i tyle wymaga ta gra. Właśnie, widzowie, zwycięska pasca. Ciekawe, ile uda nam się zdobyć. Na tym odcinku już pewnie nie, ale kto wie, może z 50 by się udało zbierać? Fajnie by było. Ja na tamtym koncie, słuchajcie, miałem rekord zwycięskiej pasy chyba 20 coś i teraz będę miał Jessie do odblokowania, czyli ulubioną postać Delfinki, nie? Ty już ją masz? Nie, ja jej nie mam, też ją odblokowuję, ale to nie jest moja ulubiona postać, bo ja zdecydowanie bardziej polubiłam kieł? Kiełka. Ktoś taki, no dobra, okej, okay, kieła. No. Dobra, widzowie, to ja sobie zagram pudzianem, czemu nie? Bierzemy go. Ja chyba zagram za dymę, co? Będzie no lepiej. Dobra. Dobra, przeciwko mamy Nitę, pudziana, oczywiście El Primo, no i tego, nie wiem, Barley chyba, tak, Barley on się nazywa. No dobra, na razie łatwo. Dobra. Nadal chyba boty, ale wydaje mi, masz. Graj, Delfinka. No dobra, ja teraz zdobywam bramkę. Patrzcie, widzowie, ja jestem ofensywnym graczem. Robert Lewandowski. Oh yeah. Mm-hmm. Dawaj, dawaj, dawaj tą piłę. Pięknie, dobra, strzelam, patrzcie. 100 na godzinę piłeczka no. Poleciała, prędkość i mamy to. Dzienne misje odblokowałem, widzowie. Ja je rzadko robię, ale dobra, fajnie, że są. Dobra, widzowie, mam 46 pucharków, 5 ranga na pudzianie, także jedziemy. Mam 89 łącznie pucharków. Więc myślę, że tutaj kolejna szybka wygrana, ale tutaj już się zaczynają ogólnie gracze, nie? Tu już nie ma tak, że są same boty. Jest jakiś jeden bot na przykład, a reszta to już są gracze. Już widać, że normalnie coś tam grają. W sumie to nie wiem teraz, jak patrzę na niego. Tak strzela, strzela. No ale dobra, Dempej zdobył ramkę, tak. Dobra, jedziemy dalej, widzowie. No i patrzcie, no mamy. Dawaj mi to Delfinka, ja strzelam tą. Dobra, masz ci, zrobię miejsce. No i ładnie. Teraz nie wiem, czy będę miał 100 pucharków już, ale chyba tak, bo zwycięska pasta już mam. No patrzcie, kto jest gwiazdą gry? No oczywiście, że ja.
Czyli mam 8 pucharków za wygraną i zwycięska pasa plus 5. No i dobra, mamy widzowie 102 pucharki. Delfinka, ile ty masz? Ja mam 125. Także mamy nowe wydarzenie i co? Tu będziemy kończyć, widzowie. Także co? Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i mam nadzieję, że będziecie tutaj wpadać częściej. Także do kolejnego. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.